każdemu finałowi Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy towarzyszy sztab ludzi, którzy uczą podstaw z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Ratownicy medyczni, lekarze ze stacji Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz uczniowie Stalowowolskiego Medyka na dziedzińcu Spółdzielczego Domu Kultury na specjalnie przygotowanym stanowisku uczą, jak prawidłowo wykonywać resuscytację krążeniowo-oddechową, jak ułożyć poszkodowanego w pozycji bocznej bezpiecznej oraz jak prawidłowo zabezpieczyć urazy w trakcie pomocy przedmedycznej. Podczas zajęć wyświetlane są także filmy instruktażowe. Jest to wiedza niezbędna na co dzień, w każdym miejscu i o każdej porze może zdarzyć się tak, że będziemy musieli komuś udzielić pierwszej pomocy, uratować życie drugiemu człowiekowi, także wiedza jest bezcenna, ludzie są tutaj u nas przygotowani, aby uczyć, zapraszamy całymi rodzinami. Zapraszamy młodych, starszych, dorosłych. Jeżeli chodzi o wypadki, o zasłabnięcia, podstawową taką zasadą jest przede wszystkim, że się nie boimy. Nie boimy się, nie przechodzimy obojętnie, bo to jest chyba największy problem, który nas dotyczy. Natomiast o takie pierwsze zasady, no to musimy przede wszystkim przed zadzwonieniem jeszcze po odpowiednie służby, musimy podejść do tego pacjenta, jeżeli oczywiście jest bezpiecznie i nie zagraża to naszemu życiu ani naszemu zdrowiu. Musimy sprawdzić stan tego poszkodowanego, tak? Jeżeli jest to zwykłe zasłabnięcie na ulicy, że tak powiem, to po prostu podchodzimy, potrząsamy tutaj pacjentem czy poszkodowanym, pytamy się go, co się stało, tak? Jeżeli ktoś nam odpowiada, no to jest to już dla nas oczywistą odpowiedzią, że ten ktoś jest przytomny. Jeżeli po prostu uważamy, że tam nic takiego się nie stało, tylko po prostu ktoś zasłabł, mówi, że już jest wszystko dobrze i tak dalej, to na spokojnie sprawdzamy, po prostu tak na oko, że tak powiem, tak? Sprawdzamy, czy nic tam z tym pacjentem się nie dzieje. Natomiast jeżeli chodzi o wypadki, jest to już inna sytuacja, dlatego że jeżeli ktoś nie ma kursu takiej kwalifikowanej pierwszej pomocy, podstawowej pierwszej pomocy, to oprócz zadzwonienia po odpowiednie służby, jeżeli znajduje się na miejscu wypadku, nie można zrobić nic, dlatego że podejście do takiego samochodu zagraża naszemu zdrowiu, jeżeli nie ma wcześniej odpowiednich służb ratowniczych na miejscu. No i jedyne, co możemy zrobić, to po prostu zadzwonić. Nie możemy, jeżeli na przykład najeżdżamy na taki wypadek, to pierwsze, co właśnie dzwonimy po odpowiednie służby, zgłaszamy to. Natomiast zawsze pierwsze, co to należy, odłączyć akumulator od samochodu, żeby nie zagrozić wybuchem, tak? No i tylko do tego się ogranicza ta nasza pomoc. To już jest każdego własny wybór, czy ktoś będzie kogoś wyciągał z samochodu, czy nie będzie wyciągał z samochodu, tak? To jest po prostu nasz własny wybór, jeżeli ktoś się nie czuje na siłach. Idziemy sobie tak ulicą i przypadkowy tam pan Kowalski leży na trawniku czy na ulicy. Podchodzimy do niego, potrząsamy nim, pytamy się, przepraszam, co się stało, czy pan mnie słyszy? Jeżeli słyszymy, jeżeli ktoś nie odpowiada na nasze pytanie, czyli jest nieprzytomny, sprawdzamy, pochylamy się nad poszkodowanym, sprawdzamy mu oddech, czy oddycha. Jeżeli ten ktoś oddycha, układamy go w pozycji bocznej bezpiecznej. Tutaj będziemy oczywiście na tym pikniku prezentować tą pozycję, jak się nauczyć układać ludzi w takim stanie. I wzywamy, układamy w tej pozycji i dzwonimy po pogotowie ratunkowe. Zgłaszamy pani dyspozytorce, w jakim miejscu się znajdujemy, co się stało, jak się nazywamy i nigdy nie rozłączamy się pierwsi. Dopiero kiedy pani dyspozytor pozwoli nam się rozłączyć, wtedy my możemy się rozłączyć i czekamy na przyjazd karetki pogotowia. Jeżeli ktoś nie oddycha w takiej sytuacji, kiedy się pochylamy nad poszkodowanym, jeżeli ktoś nie oddycha, jeżeli potrafimy zbadać tętno, badamy to tętno, jeżeli tego tętna też nie ma, dzwonimy na pogotowie ratunkowe, wzywamy, mówimy, że ktoś nie oddycha, nie ma tętna i jeżeli potrafimy, tak, uciskamy klatkę, zaczynamy od ucisku klatki piersiowej, kładziemy pacjenta na twardym podłożu, na wznak, na plecach, tak, i uciskamy tą klatkę 30 razy, po 30 uciśnięciach możemy przewentylować tego pacjenta, 2 wdechy. Aczkolwiek dzisiaj, na ten czas, teraz nie ma takiego obowiązku, że trzeba wentylować. Jeżeli ktoś, bo są różne sytuacje, prawda? Jeżeli ktoś się brzydzi, jeżeli ktoś po prostu uważa, że nie potrafi, że nie umie, że się boi, wystarczy sam masaż, to już jest naprawdę bardzo dużo.
i czekamy tak aż do przyjazdu karetki pogotowia. Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje pamiątkowy dyplom. Najważniejsze są jednak umiejętności, bo to one, a nie dyplomy, ratują czyjeś życie. Warto więc wybrać się na pokaz i skorzystać z okazji. Kiedyś taka praktyczna wiedza może okazać się bezcenna.